Pochwalony Jezus Chrystus, witam Was w tę piękną niedzielę. Kto z Was ma siłę, zapraszam na 10. na Eucharystię dla dzieci, będę na Was czekał. A dzisiejsza Ewangelia jest o podróży misyjnej. Pan Jezus posyła w misję, posyła apostołów i mówi im, posyłając, abyś przykazał im, żeby z sobą nic nie brali w drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w strzosie, ale idźcie, głoście. Idźcie i głoście. Czemu mają nic nie brać? Dlatego, że mają mieć Ducha Świętego. Są dwie rzeczy ważne, jak idziemy. Jak idziemy w misji. Pierwsza, że mam misję, że Jezus mnie posłał i dlatego idę. Nie dlatego, że ja sam siebie posyłam, ale Jezus mnie posłał. Robię to, do czego posyła mnie Kościół. Jako jezuita posłany przez przełożonych. Potem posyłam w parafii kolejne osoby. We wspólnocie są liderzy, posyłają kolejne osoby. I to jest ta misja w Kościele, którą mamy. Że jestem wysłany, idę w imieniu Kościoła. Na różnym szczeblu, ale to jest pierwsze, posłani. A po drugie, w mocy Ducha. Nie w tym, że jesteśmy zabezpieczeni, że mam ubranie, że mam mikrofon, że mam coś takiego. To są rzeczy potrzebne. Wielokrotnie potrzebna. Natomiast chcemy głosić w mocy Chrystusa, w mocy Ducha Świętego i Duch Święty jest tym, który ożywia serce. To On porusza człowieka, to nie nasze mądre słowa, ale Duch Święty porusza. To On jest siłą każdego przekazu. Jeśli Duch Święty poruszy człowieka, to nawet najnędzniejsze słowo dotknie serca. I oczywiście Duch Święty też chce nami się posługiwać. Ale czasem to będzie, że ktoś się zdrzemnie i nie posłucha tego, co powiedzieliśmy. Tylko w czasie tego snu będzie dotknięty. Coś tam się takiego wydarzy, gdzieś różne są działania Boże. Zachęcam, żebyśmy w różnych rozmowach, które mamy, w różnych spotkaniach, czasem chcemy ewangelizować. Kościół Was posyła do ewangelizacji. Ale słuchajcie przede wszystkim Boga. Teraz, do tej osoby, w tym momencie, żeby nie zniechęcić, ale żeby pokazać dobro Boga, dobroć Boga, jak On kocha, jak On zbawia, że można do Jezusa zawsze przyjść, zawsze być obok. W mocy Ducha działajmy. Niech ta niedziela będzie ewangelizacyjną niedzielą i pełną mocy Bożej. Błogosławię Wam na ten czas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dajcie kciuk w górę. Zachęcam, subskrybujcie kanał Mocni w Duchu Dzieciom, na której dzisiaj o 10, na tym kanale o 10 jest msza święta dla dzieci. Zapraszam, żebyście się włączyli. Pomódlmy się jeszcze teledyskiem. Daj mi usłyszeć Twój głos tutaj poniżej. Niech Mocni w Duchu nas dalej poprowadzą.